Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszą gościnią jest dr Paloma Korycińska, która jest nie tylko informatolożką, ale także tłumaczką przysięgłą. Bardzo mi miło Państwa powitać. Dziękuję Ci, Żaneto, ogromnie za zaproszenie. Ja się niezwykle cieszę, że zechciałaś do nas dzisiaj przyjść, bo dla mnie, wiesz, to takie połączenie Twojej kariery, Twojej ścieżki zawodowej, gdzie zaczynałaś od filologii, a potem wystartowałaś w takich wysokich butach informatologicznych, jest no takim, wiesz, super fascynującym do obgadywania tematem. Powiedz mi, jak to się wszystko wydarzało? Bardzo chętnie opowiem, bo jest w tym pewna logika, którą mam nadzieję nasi słuchacze szybko pojmą. Akurat było odwrotnie. Ja zaczęłam studiować nasz kierunek, bo chyba nie jest tajemnicą, że studiowałyśmy na jednym roku. To myślę, że możemy naszym słuchaczom i od widzom razu to powiedzieć, zdradzić, tak, że studiowałyśmy razem. Obie jesteśmy informatolożkami, więc zaczęłam ten kierunek studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później dołączyła filologia romańska, która się pięknie spięła z tym moim pierwszym kierunkiem. On się wtedy nazywał nieco inaczej, ale zagadnienia były te same, ponieważ informacja w większości wyrażona wciąż jest jeszcze w języku. A filologia to nauka języka, ja akurat studiowałam romanistykę, więc moja fascynacja językiem szła w parze bardzo harmonijnie i naturalnie z moją fascynacją informacją. Więc myślę, że to się właśnie w ten sposób pożeniło i nigdy nie było między tymi moimi dwiema specjalnościami żadnego konfliktu. One się wzajemnie uzupełniały i takie masz wrażenie, że do dnia dzisiejszego w swoich tematach badawczych chętnie łączysz te dwa na pozór odległe od siebie światy? Jak najchętniej. Zwłaszcza, że informatologia i filologia mają ze sobą bardzo, bardzo wiele wspólnego. Spróbuj mi powiedzieć o tych wspólnych cechach, które wyczuwasz tak na co dzień w swojej pracy badawczej. Może opowiem o tym na przykładzie zawodu tłumacza, bo istotnie jestem tłumaczką przysięgłą, co sobie ogromnie cenię i bardzo lubię uprawiać to zajęcie, ale też jestem tłumaczką ustną. Pracuję na konferencjach, symultanicznie tłumaczę i też muszę przyznać, że dziś jestem niezwykle i zaszczycona i onieśmielona, ponieważ często słuchają mojego głosu ludzie, no nieraz w odległych miejscach świata, ale nigdy prawie mnie nie widać. A dzisiaj i Państwo mogą mnie słyszeć i oglądać, co sprawia, że no jestem nieco onieśmielona, ale wiem, że tak znakomita specjalistka od kierowania rozmową, jak Żaneta, pomoże mi to napięcie przezwyciężyć. Więc do czego przydaje mi się moja wiedza o tym, jak człowiek obcuje z informacją, bo tym się zajmuje informatologia w moim zawodzie tłumacza, bardzo pomaga mi w przygotowywaniu się nawet do najbardziej specjalistycznych wydarzeń związanych z dyscyplinami, z którymi nigdy nie miałam styczności, na przykład z medycyną, z farmakoekonomią, z dyscyplinami, które znajdują się na przeciwległym biegunie w stosunku do moich dotychczasowych zainteresowań. Gdybym nie miała warsztatu pozwalającego mi w szybkim czasie skutecznie odnaleźć informacje dobrej jakości na temat, który muszę poznać, to pewnie niekorzystnie by się to odbiło na jakości mojej pracy w kabinie. Poza tym jestem w swoim środowisku tłumaczeniowym orędowniczką takiej tezy, oczywiście z którą można dyskutować, ja bardzo jestem chętna do takiej debaty, tezy, zgodnie z którą jedną z kluczowych umiejętności tłumacza każdego jest właśnie umiejętność pozyskiwania informacji z wiarygodnych źródeł, wysokiej jakości informacji podanej w strawnej formie, takiej, którą da się szybko przyswoić, będąc amatorem w jakiejś dyscyplinie. I jeszcze umiejętność dzielenia się tymi umiejętnościami, tą kompetencją z innymi ludźmi ze swojego środowiska. Więc ja myślę, że to jest w ogóle podstawa takiego zawodu jak tłumacz. I z tego pełnymi garściami korzystam i próbuję to również przekazywać innym, ponieważ mam przyjemność od wielu już lat uczyć tłumaczenia.
tłumaczenia konferencyjnego, tłumaczenia również pisemnego. A jeśli mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć o relacji w drugą kierunku. Stronę. No, właśnie. To było właśnie moje następne O relacji następne w drugą pytanie. Stronę, czyli w jaki sposób moja wiedza językowa i moje życie w języku, bo obie żyjemy w języku i wiemy, jaka z tego wielka przyjemność płynie, w jaki sposób moje życie w języku pomaga mi w pracy informatologicznej. Myślę, że jestem nieco sprawniejsza niż mogłabym być, na przykład w wyszukiwaniu informacji wielojęzycznej. I mogę też... Jestem sprawniejsza w wyszukiwaniu informacji wielojęzycznej i też z większą łatwością na przykład odbieram teksty wyrażone w języku, teksty naukowe, teksty fachowe, wyrażone w językach, które znam. Łatwiej mi ich strukturę zrozumieć i je przyswoić. I pewnie też w takich, które znasz tylko troszkę, tak? Bo wiadomo, że te języki jakieś podobieństwo do siebie wykazują. Zgadza więc się, pewnie tak. Z takim tekstem w języku pozornie tobie nieznanym poradziłabyś sobie pewnie lepiej niż znakomita większość z nas. Tak daleko bym nie szła. Tak daleko byś nie szła. Nie. A ja bym jednak poszła, znając twoje umiejętności. Jest coś takiego jak intuicja językowa. To znaczy w rodzinie języków romańskich myślę, że jestem w stanie także za pomocą moich umiejętności informatologicznych odtworzyć wiele znaczeń, których nie rozumiem na pierwszy rzut oka, ale wyłaniają się z kontekstu. Bo praca z informacją to jest przede wszystkim praca z kontekstem. Informacja jest zawsze wpleciona w jakąś taką sieć, prawda? Informacja nigdy nie występuje w postaci izolowanej. Informację zawsze ktoś wytwarza, ktoś ją wyodrębnia ze swojego umysłu, ktoś ją wypowiada, uwiecznia. Informacja nigdy nie funkcjonuje samoistnie, tylko zawsze współgra z innymi informacjami. I myślę, że do tego najbardziej zmierzamy na naszych studiach na kierunku zarządzanie informacją, bo tam właśnie pracuję dydaktycznie w Instytucie Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tego staramy się też uczyć naszych studentów, żeby rozumieć szerzej, żeby patrzeć daleko, żeby na podstawie małego ułamka informacji, metodami detektywistycznymi wręcz, i z tego jest wielka frajda też, powiedzmy sobie szczerze, umieć odtworzyć cały obraz. I z tego powinna płynąć, to jest miara naszego sukcesu dydaktycznego, jeżeli nam się udaje go osiągnąć, z tego powinna płynąć wielka satysfakcja. I wręcz uczucie frajdy, i nie boję się tego powiedzieć, ponieważ bardzo wierzę i chciałabym, żeby jak najwięcej naszych słuchaczy w to też uwierzyło, że proces uczenia się i studiowania to może być źródło ogromnej przyjemności poznawczej, emocjonalnej. Można uzyskać spełnienie, ucząc się. Zwłaszcza wówczas, kiedy nauczyciele i koledzy, środowisko, w które wnikamy, podsuwa nam różne wyzwania i pozwala prześcigać samych siebie. Jeżeli ma się takich nauczycieli, którzy się cieszą, że student ich prześciga, że jest od nich potężniejszy, że ma mocniejszy procesor, no to są chyba najbardziej wzniosłe chwile w życiu każdego nauczyciela. Kiedy czuję na plecach gorący oddech studentów, to nie ma nic lepszego. Albo wtedy, kiedy właśnie, tak jak mówisz, można pozyskać od nich wiedzę, wręcz ją zassać, zasymilować. Oczywiście. I wiesz, przerobić na jakieś nowe konteksty badawcze. Mogę podać przykład, bo ja się żywię takimi momentami wielkiej frajdy i na nie czekam w swojej pracy dydaktycznej, a studenci naszego Instytutu naprawdę nam tych momentów nie skąpią, za co im też pragnę podziękować bardzo serdecznie. Nie dalej jak w ubiegłym tygodniu moi studenci przekazali mi wiedzę, której dotychczas nie miałam, na temat interpretacji emoji, emotikonów. Dowiedziałam się o istnieniu zupełnie nowych konwencji, czyli sposobów rozumienia tych znaków ikonicznych, o których nie wiedziałam, i też sobie uzmysłowiłam dzięki rozmowie z nimi, że popełniłam na przykład całą serię gaf,
bardzo dramatycznych w następstwach faux pas, używając emotikonów zupełnie nie tak jak trzeba. I nawet w tej chwili wspólnie myślimy o zorganizowaniu takiego otwartego seminarium. To był pomysł nasz wspólny ze studentami, otwartego seminarium, podczas którego studenci by w krótkich takich wypowiedziach kilkuminutowych opowiadali o tym, jak się dzisiaj rozumie na przykład uśmiechniętą buźkę, że ona może być nośnikiem sarkazmu, o czym ja nie wiedziałam, przyznaję się. Ale oni mi pozwolili to odkryć. Więc są takie chwile piękne, kiedy naprawdę jest dwukierunkowy przepływ informacji i obopólne budowanie wiedzy. A moja dyscyplina na tym właśnie polega. Ona się nigdy nie kończy, nigdy nie dowiemy się wszystkiego o informacji. Informacja żyje wtedy, kiedy płynie między ludźmi, kiedy pozostaje w żywym obiegu. No i chociażby na studiach tego doświadczamy. Jeżeli studenci poczują wagę, jaka w tym tkwi, i sprawczość, którą wiedza o informacji może im dać na rynku pracy i w życiu prywatnym, no to to jest nasze największe marzenie, żeby tak się jak najczęściej działo. Będę ci bardzo wdzięczna wtedy, kiedy zaprosisz mnie również, żebym mogła wziąć udział w tym seminarium, bo bardzo będę chciała posłuchać na temat tego, co te emochi znaczą moje córki z upodobaniem za każdym razem. Emochi? Przepraszam, nie mogłam tego nie wiedzieć. Tak zupełnie intuicyjnie mówię emoji, być może... Być może, że trzeba mówić emoji, ja też nie wiem. Emotikony. Emotikony. System będzie łatwiej. Emotikony. Też wiesz, z upodobaniem mówią mi o tym, że mamo, znowu użyłaś tej emotki niedokładnie tak, jak powinna być użyta, ale tak drążąc temat, nie jestem w stanie do końca się przebić, więc na pewno wydaje mi się, że dla naszego pokolenia to jest niezwykle cenna wiedza. Jeśli studenci będą nam chcieli uchylić tego rąbka tajemnicy, to ja się od razu zapisuję. Będę czekać z niecierpliwością. Zawsze jesteś na priorytetowej liście gości zapraszanych, jak wiesz. No właśnie, bo chciałam o tym do tego nawiązać, że tak jak co roku czekam z niecierpliwością na fantastyczną inicjatywę, którą wymyśliłyście w Instytucie Studiów Informacyjnych o nazwie Oblicza Transferu. Czy proszę cię, opowiedz o tym, bo wydaje mi się, że to jest takie wydarzenie zupełnie unikatowe na uniwersytecie. Opowiem z prawdziwą emocją o tym, bo to jest piękna rzecz. Wymyśliliśmy to oczywiście, jak zawsze, wspólnie z naszymi studentami. Tę imprezę, o której zaraz kilka słów więcej opowiem, współorganizujemy już od kilku lat z naszym kołem naukowym, z kołem naukowym studentów Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i to partnerstwo znakomicie się sprawdza. A Oblicza Transferu to wydarzenie naukowo-wdrożeniowe, konferencja, po prostu konferencja, tylko troszkę nietypowa, podczas której prelegentami są wyłącznie nasi studenci, przedstawiający na szerszym forum swoje własne, autorskie, bardzo często innowacyjne i zawsze wyróżniające się pomysłowością projekty badawcze, wdrożeniowe, pomysły na różne usługi informacyjne na przykład. Ja mogę za chwilkę podać kilka przykładów. I każda grupa studencka, która się zgłosi do udziału w naszej konferencji, w naszym sympozjum, bo takie nazywamy, ma około 20 minut na przedstawienie w postaci prezentacji clue swojego pomysłu. Natomiast słuchaczami są inni studenci, z czego się bardzo cieszymy, ale też przedstawiciele otoczenia społecznego i gospodarczego uczelni, potencjalni pracodawcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele najróżniejszych zawodów i branż, w których nasi absolwenci mogą z powodzeniem szukać pracy. Są też przedstawiciele innych dyscyplin naukowych z innych uczelni, więc tam naprawdę nikogo nie brakuje wśród naszych słuchaczy. A ideą całego przedsięwzięcia jest
upodmiotowienie studentów. No my używamy tego określenia, które w naszej dyscyplinie akurat jest popularne, empowerment, czyli dajemy pozytywne wzmocnienie. Tak, pozytywne wzmocnienie, upodmiotowienie, podniesienie poziomu sprawczości. I popełniłabym duży błąd, gdybym powiedziała, że my to studentom dajemy, bo nic nie dzieje się jednokierunkowo, jak wspomniałyśmy przed chwilą. Studenci sami postanawiają się upodmiotowić, a my jedynie im staramy się to ułatwić. I sympozjum jest podzielone na dwie takie części, czyli panele, podczas których występują nasi studenci prelegenci, a później dyskusja z ekspertami. I jeśli by Państwo mieli życzenie spojrzeć na profil facebookowy Oblicz Transferu, to ujrzeliby tam Państwo piękną galerię biograficznych notek przedstawiających naszych gości i by Państwo znaleźli potwierdzenie, że są oni naprawdę z wielu różnych horyzontów. I co jest najpiękniejsze, nasi eksperci, często z długoletnim doświadczeniem, z ogromnym kapitałem sukcesów na swoim koncie, byłaś wielokrotnie naszym ekspertem, więc dziękuję. Tak było. Nasi eksperci nawiązują ze studentami równorzędną rozmowę. To jest rozmowa między profesjonalistami, między ludźmi, którzy mają pomysły, którzy w nie wierzą, którzy nie boją się wysiłku, bo to też bardzo duży szacunek zawsze wzbudza, gdy ktoś się nie boi wysiłku. No i często rodzą się z tego takie bardzo praktyczne skutki, propozycje stażów, propozycje pracy, przy czym to wszystko studenci. Oni są kołem zamachowym. Bardzo bym chciała, żebyś opowiedziała przynajmniej jeden przykład takiego empowermentu, który zakończył się sukcesem, jeśli chodzi o współpracę studentów z, choćby z biznesem, prawda? No bo prezentują choćby aplikacje, tak, które projektują na studiach. Wiem, że potem to się rozwija jakoś, ale my już nie uczestnicząc dalej, bo wiesz, w tych waszych pertraktacjach po konferencyjnych, nie wiemy, tak? Więc tak. Taka success story. Success story. Będę bardzo otwarcie o tym mówić, bo te sposób, w jaki nasze sympozjum przekłada się na zmiany w biografiach zawodowych studentów, głęboko przemyśleliśmy i wyciągnęliśmy wnioski z poprzednich edycji tego przedsięwzięcia. I nasza postawa jest bardzo klarowna i niezłomna. To znaczy my na uczelni mamy stwarzać warunki dla tych ludzi, pielęgnować ich pomysłowość, być taką siłownią, bardzo dobrze wyposażoną, na której oni będą chcieli trenować swoją muskulaturę intelektualną. I do tego jesteśmy powołani. I dlatego między innymi wspólnie z nimi, ze studentami, tworzymy takie inicjatywy. Natomiast w momencie, kiedy nawiązuje się relacja między potencjalnym pracodawcą a studentem, to już... my się wycofujemy, bo osiągnęliśmy wspólnie z nimi ten zamierzony cel, czyli autonomia. Okay. Wybiłaś się z progu, lecisz, prawda? I na tym polega też twoja dojrzałość, dorosłość, to właśnie upodmiotowienie, że ty już nie potrzebujesz naszej pomocy, bo wszedłeś w inną sferę. Oczywiście tylko dlatego, że chciałeś albo chciałaś i postanowiłaś potrenować trochę na naszej siłowni. Często też modernizując nasz sprzęt. Bo przecież studenci też podsuwają nam rozmaite rozwiązania dydaktyczne, opiniują nasze pomysły na to, jak uczyć i czego uczyć. Jest ten wspaniały ruch kół naukowych, w który po prostu trzeba się wsłuchiwać, bo stamtąd płyną bezpośrednie sygnały. Co studenci chcieliby robić? Trzeba się też wsłuchiwać wraz z nimi w to, co mówią pracodawcy i starać się być jakimś tym ogniwem pośrodku, tym trzecim wierzchołkiem trójkąta. Faktycznie taka atmosfera teraz panuje w naszym instytucie, że jak wiesz, wchodzi się to po prostu szaleństwo intelektualne i hula ten wiatr taki, który pcha do przodu dzieciaki? No ja to zawsze czułam. Ja to zawsze czułam i dlatego chwalę sobie każdy dzień, który tam spędzam. I nie ukrywam, że jestem wielką patriotką swojego instytutu, bo pracuję w nim już 22 rok.
w 2000 roku zaczęłam pracować. I tak, no oczywiście. Oczywiście, zwłaszcza, że zarządzanie informacją jest takim polem, taką dyscypliną, w którym każdy absolutnie ma coś do powiedzenia na wstępie, ze swojej pozycji, o tym, co się dzieje z informacją, jakim procesom ona podlega, jakie zachowania może w nas wywoływać. Wszyscy jesteśmy zasadniczo kompetentni, żeby rozmawiać o informacji, przy czym studenci przynoszą oczywiście wiedzę intuicyjną, którą my próbujemy ubrać w pewne ramy, zaopatrzyć ich w metody, tak żeby kończąc studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia, w zależności od tego, jaką ścieżkę wybiorą, mogli być dojrzałymi profesjonalistami informacji, którzy są zdolni zarządzać dowolnym zbiorem informacji bądź danych w dowolnej instytucji naukowej, biznesowej, kulturalnej, samodzielnie, czasem też organizując pracę większego zespołu, którzy są zdolni badać zachowania ludzi w związku z informacją, a metod jest bez liku i znamy tę szeroką paletę. Te metody w dużej mierze zakładają bezpośredni kontakt z innym człowiekiem, więc tego też ich uczymy, jak prowadzić wywiad, jak obserwować, jak wniknąć w tajniki ludzkiego umysłu odbierającego i przetwarzającego informacje. Więc żeby wspólnie ze studentami wykształcić ten rodzaj umiejętności i posłać na rynek dojrzałego specjalistę po licencjacie albo po studiach magisterskich, potrzebne jest wyposażenie absolwenta w pewne rygory, prawda? Żeby ten naturalne zainteresowanie informacją mogło się połączyć z warsztatem, solidnym warsztatem typu ninja, bo takich studentów chcemy kształcić, i żeby potem każdy mógł samodzielnie niszę na rynku znaleźć. Będąc researcherem, czyli specjalistą od wyszukiwania informacji na dowolny temat, samodzielnie zidentyfikowanych źródeł, które trzeba czasem, znów wrócę tu do tych detektywistycznych metod, długo namierzać, bo są ukryte, zamaskowane i kiedy się je w końcu znajdzie, to jest wspaniałe odkrycie. Więc kształcimy specjalistów od wyszukiwania informacji, kształcimy ich też własnymi nowatorskimi metodami. Kształcimy ludzi, którzy są w stanie tworzyć produkty informacyjne. I tu od razu wyjaśnię, bo to taki termin nasz branżowy. Produkt informacyjny to jest na przykład baza danych. Mm-hmm. To jest prototyp aplikacji. Takich prototypów przepięknych, no to już widziałyśmy u nas na sympozjum transferu kilkanaście. I co roku nowe powstają. I to są prototypy aplikacji, które nie są kopiami czegoś, co istnieje wcześniej, tylko bardzo często to są rzeczy zupełnie nowe. Produktem informacyjnym, który nasz student może zaoferować swojemu pracodawcy, jest strona internetowa, ale też z rzeczy mniej oczywistych, projekt badania użytkowników, na przykład sklepu elektronicznego, albo badania użytkowników jakiejś marki produktu luksusowego, samochodów. Ale też możemy na przykład, żeby podać z naszych ostatnich doświadczeń ciekawsze jakieś, możemy się zastanawiać wspólnie nad tym i opracowywać specjalną metodę badawczą, która sprawdza, jak użytkownicy w pewnych okolicznościach, użytkownicy informacji, czyli po prostu odbiorcy, ty i ja, w konfrontacji na przykład ze stroną internetową, każdy, po prostu każdy z nas, jak reagujemy w swoich zachowaniach na negatywne bodźce, które ranią nasze ego, naszą miłość własną, prawda? Bo w świecie informacji wszystko się zdarza. Piękne procesy, piękne przeżycia, ale też bardzo negatywne bodźce stamtąd mogą płynąć. Więc badamy wszystko, co dzieje się na styku człowieka i informacji. To nas interesuje niezwykle. Słuchaj, wiesz, jak o tym opowiadasz, to ja mam ochotę wrócić na studia. Nasz instytut mieścił się co prawda dawno temu na ulicy Gołębiej i myślę, że ten klimat ulicy Gołębiej robił też
taką atmosferę, która zdecydowanie różniła się od tej, która teraz panuje na Wydziale Zarządzania na nowym kampusie, mm-hmm. prawda? Więc ten powiew taki czuć w twojej wypowiedzi. Ale mówiłaś o tym, że stosujecie swoje nowatorskie metody dydaktyczne i ja nie ukrywam, że z ogromnym zaciekawieniem zawsze śledziłam to, co proponujesz naszym studentom w ramach takiego przedmiotu jak Obserwatorium Kultury. No bo tutaj muszę Państwu również zdradzić, czy mogę, oczywiście. Że w czasie prywatnym Paloma lubi również zajmować się menadżerką zespołów gotyk metalowych. Czy ja w ogóle dobrze powiedziałam? Niestety to jest zamknięty rozdział mojej biografii, za którym tęsknię. Tak, byłam swego czasu obecna bardzo, bardzo mocno i z wielkim zaangażowaniem na scenie undergroundowej, tak, i w nurtach muzyki metalowej. Bo rozumiem, że Obserwatorium Kultury troszeczkę z tego wypłynęło, z tego typu twoich doświadczeń, czy z potrzeby ich pogłębiania, czy podzielenia się ze studentami? To było jeszcze inaczej. Mhm. I znowu stoi za tym bardzo spójna logika. Jako że nasi absolwenci są odpowiednio wyposażeni, by pracować z informacją w dowolnych instytucjach, także w instytucjach kultury, a także zważywszy na profil naszych studiów, który jest profilem ogólnoakademickim, konieczne było wprowadzenie do programu naszych studiów takich przedmiotów, które by w bardzo przyjazny i użyteczny sposób stykały studentów z żywą kulturą. I w momencie, kiedy tego rodzaju innowacja była wprowadzana do naszego programu studiów, tak się składało, że ja byłam w absolutnym szczycie swojej aktywności menedżersko-koncertowej. Poza tym mieliśmy w naszym własnym instytucie zespół, który tam się urodził. Jego nazwy niestety nie mogę wymienić, bo potem został przejęty przez inny zespół, ale w tym zespole byli nasi absolwenci, wykładowcy, czynni, więc to była taka bardzo piękna rzecz. I koncertowaliśmy na przykład w tym miejscu, w którym się dzisiaj znajdujemy, w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego mieliśmy jeden koncert. I dlatego, że ja wtedy byłam tak bardzo aktywna, to pomyślano o mnie, żeby mi ten przedmiot powierzyć. Oczywiście nie jestem jedyna, która go prowadzi i moje wspaniałe koleżanki oczywiście wspólnie ze mną to robią. Natomiast tak to się zaczęło, a idea przedmiotu jest bardzo prosta. Jeżeli student ma wiedzieć, jak zarządzać informacją w instytucjach kultury, a nie wszystkie instytucje kultury i nie wszystkie formy wyrazu artystycznego zna i nie wszystkie obszary kultury zna, bo nikt nie zna wszystkich obszarów kultury. No to zróbmy taki przedmiot, podczas którego studenci sami będą realizować swoje aspiracje i pragnienia związane z kulturą. I będą sami tym sterować, oczywiście z naszą pomocą. I przedmiot Obserwatorium Kultury polega na tym, że studenci sami zapraszają ze świata gości będących przedstawicielami różnych pól kultury. Kultury kulinarnej, kultury mediów społecznościowych, kultury technicznej, kultury gastronomiczno, kultura stołu, piękna sprawa. Kiedyś zaprosili prawdziwego mistrza torefaktora, który pali kawę i opowiadał nam przez 1,5 godziny o tym, jakie są tajniki palenia kawy. Tatuatorów, weltatuażystów, jeszcze nie dociekłam, jaka jest różnica między tymi dwie, artystów ciała, performerów, designerów, ludzi, którzy projektują meble, sztuka użytkowa, pisarzy, wydawców, tłumaczy, poetów, no kogośmy nie widzieli. Przepiękny, pełne spektrum. Dziennikarzy również zajmujący się kulturą i różnymi aspektami. I cała radość polega na tym, że studenci zapraszają ludzi, których potrzebują, których uważają za nośnik pewnych wartości, które, no, to są ludzie dla nich istotni, a przy okazji ja oczywiście dowiaduję się mnóstwa rzeczy, bo w ciągu ostatnich 2 lat
i nauka zdalna w tym troszeczkę też pomogła, mieliśmy całą plejadę znakomitych youtuberów. Youtuberów propagujących kulturę z różnych stron świata. Youtuberów, którzy popularyzują w Polsce nowe gatunki wypowiedzi, nowe typy podcastów. Więc no to rzeczywiście jest to, o czym mówiłaś na początku, że to jest wymiana jednak dwustronna. I uczymy się od siebie nawzajem. Powiedz mi, co teraz jest takimi najbardziej gorącymi tematami w informatologii? Czym twoi koledzy, koleżanki w instytucie żyją, zajmują się? Czym żyje świat? O czym rozmawia informatologia? No wiesz, może, chociaż pewnie będzie to oczywiste i dla mnie, i dla ciebie, że dezinformacja jest takim bardzo gorącym tematem od momentu rozpoczęcia wojny na Ukrainie, ale może też dwa słowa chociaż powiedz o tym. Informatologia jest tak rozległą dyscypliną, że zgrzeszyłabym i popełniłabym nadużycie, gdybym próbowała twierdzić, że orientuje się we wszystkich kierunkach badań, które w tej chwili są prowadzone i mają charakter taki, i są eksponowane, mają duże znaczenie. Pole jest tak rozległe, że mogę widzieć tylko jego wycinek, a najdokładniej widzę to, czym sama się interesuję. Natomiast jeśli bym spojrzała na profile badawcze moich wspaniałych kolegów z Instytutu, to mogę Państwu powiedzieć na przykład, że ukazała się bardzo niedawno fantastyczna książka naszej wspólnej koleżanki na temat baniek epistemicznych. Baniek. No i wytłumacz, i komór, co to znaczy bańka epistemiczna. Bańki informacyjne to jest pojęcie, które ona bardzo dokładnie zbadała. Myślę, że mogę wymienić nazwiska autorki naszej koleżanki Moniki Krakowskiej. Którą bardzo serdecznie pozdrawiamy i też bardzo rekomendujemy jej książkę. No, gorąca, świeżutka, sprzed miesiąca dosłownie. Bardzo obszerna, bardzo treściwa. I Monika w tej książce analizuje zagadnienie baniek informacyjnych, które tworzą się w mediach społecznościowych. To ma związek też z takim pojęciem, które być może nasi słuchacze słyszeli, komory echa, echo chambers, czyli miejsca, środowiska mniejsze lub większe, w których ludzie dzielą podobny światopogląd, podobny zespół przekonań na różne tematy i ponieważ bytują tylko we własnym zamkniętym gronie, no to te poglądy utrwalają, zwielokrotniają, co sprawia, że stają się mniej wrażliwi, mniej skłonni do przyjmowania przekazów nieco innych, prawda? To prowadzi do takiego być może czasem nadmiernego ujednolicenia poglądów. Ta różnorodność, ta cała paleta barw możliwych widzenia świata się troszeczkę redukuje. Więc Monika przeprowadziła na ten temat piękny wywód i to jest taka summa wszystkiego, co w naszej dyscyplinie w tej chwili wiemy o tym, jak te bańki się tworzą, jakie mogą być następstwa długiego bycia w takiej bańce. Czy lepiej jest być w bańce, czy może być w wielu bańkach, albo w ogóle unikać bańek. No to są rzeczy dla każdego, kto jest w mediach społecznościowych. Rzeczy codzienne i też bardzo doniosłe, bo gdyby bycie w bańce było całkiem obojętne dla wszystkich, to by się tym nie trzeba było zamartwiać, ale nie jest. I jeśli Państwa zaciekawiłam, to serdecznie polecam książkę Moniki Krakowskiej. Więc bańki epistemiczne, ale też big data, czyli zarządzanie wielkimi zbiorami danych, zachowania informacyjne. No to jest nurt bardzo, bardzo obecny od wielu, wielu lat w naszym instytucie. Czyli wytłumaczmy to, tak. W jaki sposób my ludzie radzimy sobie z wyszukiwaniem informacji. Wszystko, co robimy z informacją. Wszystko. Jak ją odbieramy, jak ją gromadzimy, pozyskujemy, porządkujemy, jak ją tracimy, jak ją pielęgnujemy, zabezpieczamy, jak ją przetwarzamy, jak ją ubieramy w rozmaite formy, jak ją zatrzymujemy chciwie dla siebie albo ją propagujemy i udostępniamy dla innych. Co z tą informacją się dzieje, kiedy ona nasze progi opuszcza i wychodzi w świat, jakim wykoślawieniom i deformacjom ulega, jak czasem do nas wraca rykoszetem albo niczym złośliwy bumerang, jakie uczucia i doznania w nas informacja wzbudza, na przykład takie zagadnienie, które mnie bardzo zawsze ciekawiło, czyli lęk przed informacją. Czy można, pytanie takie też super fascynujące, czy można
stracić informację tak ważną, że aż potem człowiek przeżywa po niej żałobę. Albo co się zmienia w naszym stosunku do informacji, kiedy przeżywamy żałobę. Albo kiedy mamy głębokie obniżenie nastroju. Albo jak różnicować różne zmiany, różne straty informacyjne, bo strata stracie nierówna. Czasem zdaje nam się, że utraciliśmy coś nieistotnego, a kilka miesięcy później efekt motyla okazuje się, że straciliśmy najbardziej żywotną szansę. Zachowaniem informacyjnym są też wszelakie zaniechania, kiedy ja wiem, że mogłabym swobodnie dotrzeć do jakiejś informacji, ale sobie to darowuję z różnych przyczyn. Albo prokrastynacja. To jest bardzo modny termin. Kto ogląda TikTok, ten słyszał je milion razy. Prokrastynacja, czyli przekładanie różnych ważnych swoich zadań na wieczne jutro, maniana, prawda? I można sobie tak prokrastynować, ale do pewnego momentu tylko, do pewnego progu krytycznego. I można też badać, i to jest fascynujące, jak skłonność do prokrastynacji przekłada się na zarządzanie moją własną informacją i moimi własnymi danymi. Takim polem w naszej dyscyplinie, które się pięknie rozwija, jest zarządzanie informacją osobistą. Jak człowiek organizuje swoją przestrzeń? Jaki to jest ekosystem? Jakie on ma triki, sztuczki, metody, fortele, żeby swoją informacją obracać korzystnie i żeby ona służyła jego interesom? Jak się chroni przed inwazjami z zewnątrz, bo czasem przecież można sobie okazywać wrogość, atakując swoje zasoby informacyjne. No to nie jest żadna nowina. Więc jak ludzie się przed tym chronią, jak się zabezpieczają. Ale to jest super, bo wy nas nawet dzielicie na grupy. Wiesz, schematach zachowań związanych z zarządzaniem informacją osobistą, tak? Czyli, że są tacy, co sezonowo i tacy, co tak raz... Tak, i chomikują, a szczodrobliwie się dzielą. Oczywiście, że tak. I ogólnie nasze sposoby porządkowania informacją bardzo dużo też o nas mówią. A z takich rzeczy, które ja sama chętnie badam, także metodą autoetnografii, która jest wspaniałą metodą, korzystamy z niej. Wytłumacz. Autoetnografia polega na tym, że człowiek się w sposób bardzo rygorystyczny samoobserwuje. I wszystkie utrwalone ślady własnej działalności na wszystkich możliwych nośnikach i w dłuższym czasie gromadzi, tworzy z tego taki korpus, taki zbiór i ten zbiór potem bada i jeszcze sam ze sobą się rozlicza. Kontroluje słuszność swoich wniosków i trzeba tu się posunąć do radykalnej szczerości. Więc zagadnienie, które mnie bardzo nurtuje i które metodą autoetnografii też próbowałam badać, to jest abnegacja informacyjna, czyli lekceważenie informacji. Nie da się dobrze funkcjonować bez informacji, nawet jeśli jest się mnichem, który oddala się w jakieś odosobnienie, no i tak pobiera informacje ze środowiska i zapewne dialoguje z jakąś instancją nadrzędną, wymieniając z nią informacje. Więc nie da się od informacji uciec, ale można traktować ją po macoszemu z różnych przyczyn. I można też odżegnywać się od informacji, unikać jej, umniejszać jej wartość, jednocześnie mając jaskrawą świadomość, jakie zgubne skutki to przyniesie. Więc no, obserwowanie człowieka i jego życia informacyjnego, no to jest przygoda bez granic. No, szczególnie, że o tej informacji opowiadasz tak, jakby była takim małym, dziwnym stworzonkiem, które warto, wiesz, oglądać jakby od każdej strony i jeszcze właśnie zastanawiać się nad tym, w jaki sposób ono prowadzi interakcję ze swoim otoczeniem. To jest takie stworzonko jak gremlin. Pamiętasz film o gremlinach? Tak. To były takie śliczne, misiowate stworzonka. Ale wiesz, naprawdę tak w taki sposób opowiadałaś o informacji, że miałam takie skojarzenie, że ją po prostu jakby tak... No jednak nadajesz jej pewną postać fizyczną, która jest niezwykle frapująca. Może dlatego, że tak gestykulowałaś. Może. Natomiast dla mnie informacja, i obie to wiemy, to jest rwący górski strumień, to jest żywioł,
który warto poznać jak najdokładniej, zwłaszcza, że tempo zmian w świecie informacyjnym, w ekosystemie informacyjnym, w mediasferze jest tak ogromne, tak błyskawiczne, że potrzeba nas wielu, żeby się tym interesować i żeby trzymać rękę na pulsie. Nie musimy tego oczywiście robić wszyscy naukowo, bo można bardzo wiele wytworzyć wiedzy na temat obecnego świata informacyjnego, będąc na przykład infobrokerem, czyli świadcząc usługi informacyjne na rzecz dowolnego odbiorcy komercyjnie. Można mnóstwo wiedzieć o informacji żywej, tej takiej, która istnieje między ludźmi, będąc, kierując ośrodkiem informacji w firmie, tworząc ośrodek informacji biznesowej w banku, pracując w ośrodku, w którym, który się specjalizuje w transferowaniu, czyli w przenoszeniu wiedzy naukowej do środowiska biznesu, czy do innych obszarów życia społecznego. Wszędzie tam pracując, człowiek zgłębia nieustannie wiedzę o tym, co informacja robi z człowiekiem i co człowiek robi z informacją. Zarządzając profilami firm albo innych instytucji w mediach społecznościowych, dowiadujemy się niezmiernie dużo. O tym akurat mało wiem, dlatego czerpię tę wiedzę przede wszystkim od moich studentów, bo jestem cyfrową emigrantką, to znaczy nie jestem obecna w żadnych mediach społecznościowych. A cyfrowa emigracja to jest też jedno z zagadnień, którym zajmujemy się w naszym instytucie. I zjawisko, które obadujecie. Tak, tak. Pewnie bym cię jeszcze chętnie wyciągnęła, abyś opowiedziała coś o takiej reprezentacji informacji, jaką są dane, bo i te dane są ważnym obszarem badawczym dla was, prawda? To w jaki sposób te dane porządkować, w jaki sposób te dane hierarchizować, układać, pomagać ludziom w tym, żeby z tych danych korzystać, prawda? No mamy wspaniałych specjalistów z tego zakresu w naszym zespole i też posiłkujemy się wiedzą ekspertów przychodzących do nas ze świata. I tutaj spoglądam na ciebie, ponieważ też takie zajęcia u nas prowadzisz, korzystając ze swojej długo gromadzonej wiedzy o zarządzaniu danymi w bardzo specyficznych systemach. Więc jeśli tylko będziesz chciała na ten temat coś powiedzieć, to... Nie, wiesz co, chciałam o tym wspomnieć dlatego, żeby pokazać, jak szerokie spektrum zagadnień mogą choćby przyszli studenci znaleźć w naszym instytucie. Jasne. Bo wiesz, wydaje mi się, że to tak jest, że w momencie, kiedy mówimy informatologia, to tak ni pies, ni wydra. Mówmy zarządzanie informacją. Więc zarządzanie informacją pewnie jest tym. Tak, i w obszar tego zarządzania informacją również wchodzą tak praktyczne zagadnienia, jak zarządzanie samymi danymi, niekoniecznie informacją jako tym bytem gremlińskim, który tutaj albo tym żywiołem rwącym. Dobrze, oczywiście, że o tym też należy powiedzieć. Więc mamy grono specjalistów, którzy się zajmują właśnie danymi, gromadzeniem zbiorów danych, zarządzaniem danymi, przetwarzaniem danych, analizą statystyczną i jakościową danych. I na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzania informacją w naszym instytucie jest wiele przedmiotów, które dają naszym studentom umiejętności w zakresie analityki danych. Oczywiście jest to taka bardzo wschodząca branża, więc ktokolwiek by się tym chciał parać, to musi mieć świadomość, że same studia, że studia są pewną trampoliną, z którą się wybijamy w świat, a później trzeba się dokształcać. No ale to nie jest jedyna taka branża, prawda? Wiele takich branż dzisiaj jest. Kształcimy również umiejętności dotyczące analityki danych. Uczymy korzystania z narzędzi statystycznych, uczymy tej terminologii, żeby idąc na przykład do firmy, w której się obraca wielkimi zbiorami danych, umieć się w fachowy sposób porozumieć z tamtejszą kadrą i bardzo szybko się douczyć tego, co trzeba. Ale mamy też takie podejście bardziej humanistyczne do danych, na przykład uczymy data storytellingu, czyli opowiadania, o interpretowania narracyjnego w postaci zwykłej opowieści, tego co wyłania się z wykresów obrazujących strukturę jakichś danych. Uczymy oczywiście wizualizacji danych również, bo to jest sztuka wielka.
w której jestem raczej profanką i też z wielkim podziwem patrzę na te wizualizacje, które tworzą studenci i one już są w takich technologiach robione, że och, wyglądają jak efekty specjalne do Dune'y co najmniej. Więc tego też uczymy i uczymy, oferujemy, a studenci jeśli chcą oczywiście, to z tego korzystają i taką ścieżkę wybierają, a później szukają dla siebie niszy na rynku, więc dane jak najbardziej. Natomiast ja muszę uczciwie powiedzieć, że człowiek jest dla mnie w centrum wszechświata i ja jako człowiek i jako badaczka czy pracownik, czy pracownica uczelni wiem, że mój system poznawczy jest nastawiony na pobieranie informacji i wiedzy od innych ludzi. Więc taki jest mój profil, dlatego mnie najbardziej interesuje informacja ucieleśniona, informacja zaklęta w człowieku, którą on przedstawia w postaci swojej wiedzy. Ale jeśli ktoś chciałby zajmować się danymi przede wszystkim, to taką ofertę u nas też znajdzie. Chciałabym, żebyśmy na koniec naszej rozmowy żebyś przedstawiła też przygarść takich bardzo praktycznych rad ciebie, informatolożki, dla nas ludzi, którzy codziennie wyszukują sobie informacje, bo w jednej z twoich ostatnich publikacji opisywałaś niezwykłe doświadczenie, które wymyśliłaś i w jaki sposób, bo wydaje mi się, że to jest jedna z tych nowatorskich form dydaktycznych, które są u nas w Instytucie obecne, a mianowicie uczyłaś studentów, w jaki sposób wyszukiwać informacje służące do rozwiązania rebusu. Uczyliśmy się wspólnie, bo to znowu każda... Opowiedz, jak na to wpadłaś. Jasne. I jak to całe doświadczenie przebiegało, jak studenci reagowali i jakie z tego wychodzą, wynurzyć się mogą wnioski, z którymi mogłabyś się podzielić z naszymi słuchaczami odnośnie tego, jak sobie uprościć wyszukiwanie informacji, czy kilka jakbyś mogła nam wskazówek dać, co jest istotne w momencie, kiedy chcemy sobie coś tam po prostu wpisać do wyszukiwarki, to na co jest mamy zwracać uwagę. To jest absolutnie ważny temat, arcyważny temat, bo umiejętności wyszukiwania informacji, mimo że wszyscy jesteśmy dziećmi społeczeństwa informacyjnego i rewolucji technologicznej, nie szkodzi. Umiejętność wyszukiwania informacji jest daleko nieintuicyjna. To jest kolejny mięsień, nad którym trzeba pracować, tak powiedzmy. Mogłybyśmy powiedzieć, że to jest ważny mięsień, na przykład mięsień piersiowy, nad którym trzeba bardzo systematycznie pracować na tej naszej siłowni intelektualnej, bo te umiejętności nie przychodzą łatwo, wymagają treningu, wymagają przestawienia myślenia na zupełnie inne tory, wymagają potężnego pobudzenia ciekawości. Bez ciekawości takiej nieograniczonej w zasadzie ciekawości, która wyklucza takie pojęcie jak informacja zbędna czy wiedza zbędna. U nas czegoś takiego nie ma po prostu a priori. Bez tej ciekawości się nie da gonić za informacją jak ogar polski, kiedy się już złapie trop, bo na przykład klient potrzebuje, mój zleceniodawca potrzebuje, mój szef potrzebuje, moja mama potrzebuje, ja potrzebuję. Kiedy się już złapie trop, to się idzie do celu, pokonując wszystkie przeszkody, a przeszkody nieraz się piętrzą i obejście jest bardzo trudno. Więc wychodząc od tej konstatacji, że umiejętności szukania informacji nie są wrodzone, ale trzeba je nabywać mozolnie kosztem dużego wysiłku, próbujemy u nas złagodzić ten wysiłek, bo co za dużo, to niezdrowo. I zgodnie z tym, co mówiłam na początku, bardzo staramy się, przynajmniej ja teraz mówię na pewno za siebie, bardzo się staramy, żeby w tym procesie uczenia się rzeczy trudnych, wymagającym sporego wkładu wysiłku, była jednak frajda. Była jednak frajda. I stąd wykorzystanie, teraz mówię o swoich procesach, prawda? Ale gdyby spojrzeć na to, co robią moi koledzy, koleżanki, no to każdy ma coś takiego u siebie w swoim arsenale. Stąd pomysł, żeby w dydaktyce wykorzystać inwentykę, czyli metody oparte na zabawie.
na myszkowaniu, na poszukiwaniu, na takim działaniu, które daje uczucie przyjemności, które jest wyzwaniem, a jednocześnie kiedy się to wyzwanie uda osiągnąć, to jest wyrzut satysfakcji, potem czekamy na kolejne wyzwanie, jak w grze, prawda? Jak w grze. I na tym się też opiera na przykład grywalizacja, inne formy nauki przez zabawę i taką zdrową rywalizację. Ja nie przepadam za rywalizacją, ale można tę rywalizację tak zorganizować, żeby wszyscy, którym się uda rozwiązać zadanie, byli spełnieni. I jedną z naszych metod uczenia, wyszukiwania informacji są rebusy. Ale to są rebusy takie dość skomplikowane, wielopiętrowe, które, żeby w ogóle dało się je rozwiązać, wymagają absolutnej dyscypliny intelektualnej. Trzeba robić po kolei różne rzeczy. Trzeba się do tego zmusić, a oczywiście umysł i emocje mają swoje narowy. Każdy by chciałoby się na skróty, szybko, a najlepiej, żeby przyszło jakieś olśnienie i gotowe rozwiązanie, a tymczasem nie. Tutaj trzeba, jak w klasztorze Shaolin, 1500 powtórzyć w takiej kolejności i nie zbaczać ze ścieżki. I jeżeli człowiek się nagnie do tej metody, wysiłkiem własnej woli i zrobi po kolei to, co trzeba i co zostało oczywiście wcześniej objaśnione, to na końcu czeka go nagroda. Przy czym oczywiście, skoro mówimy o wyszukiwaniu informacji, to żeby rozwiązać taki rebus, trzeba wykonać kilkanaście operacji wyszukiwania informacji, ale w odpowiedniej kolejności i kiedy się to zrobi, to nagle jest. Jest olśnienie. Jest olśnienie. Tak. Dobrze, to teraz kilka takich wskazówek dla zwykłego poszukiwacza, przeszukiwacza internetu. Kiedy wyszukujemy informacje przez wyszukiwarkę, na co warto zwracać uwagę? Żaneta, to jest niebezpieczne pytanie, bo ja zaraz zacznę o tym opowiadać przez 3 godziny. Słuchaj, możemy chyba tylko takie najważniejsze rzeczy, prawda? Tak, wiesz, dosłownie 3 do 5 punktów, które mogłyby nam się utrwalić, wiesz, jak w tej twojej łamigłówce rebusowej. No bo rozumiem, że w momencie, kiedy studenci przeprowadzali te doświadczenie, to oni też po to w tej sekwencji mieli ułożone te kroki do wykonania, żeby utrwaliły im się właściwe nawyki związane z wyszukiwaniem informacji, oczywiście, prawda? Oczywiście. Więc co powinniśmy my też sobie naukowo, tak nawykowo wykształcać? Nawykowo. Bardzo spontanicznie o tym powiem, dlatego że możemy ograniczyć się w naszej rozmowie tylko naprawdę do kilku hasłowych punktów, a zachęcam Państwa bardzo serdecznie, żeby też śledzić nasze różne imprezy popularyzatorskie w Instytucie, bo przychodząc na nie, one zawsze mają charakter otwarty, można też się czegoś nauczyć, chociażby o wyszukiwaniu informacji. Więc spójrzmy na to, jak można błyskawicznie poprawić skuteczność swoich wyszukiwań w wyszukiwarkach globalnych. Tak. Wystarczy poszukać publikacji dotyczących tak zwanego Google hacking, no tak się to już zwykło nazywać, czyli ze podręczników, tutoriali, zestawów, wskazówek o tym, jak w pełni wykorzystać możliwości wyszukiwawcze tego systemu, jakim jest na przykład wyszukiwarka Google, jakie stosować dodatkowe instrumenty w postaci komend, operatorów, jak zawężać wyszukiwanie, jak korzystać z formularzy wyszukiwania zaawansowanego, to zapomniane bogactwo. My od tego zaczynamy na przykład nasze kształcenie, że zaprzyjaźniamy się z formularzami zaawansowanymi i przestajemy budować bardzo proste zapytania w wyszukiwarce. Nigdy nie budujemy z jednowyrazowych na przykład, tylko staramy się w sposób wyrafinowany wyrażać to, czego potrzebujemy i komunikować się tak z wyszukiwarką, żeby ona jak najwierniej naszą potrzebę, najwierniej naszą potrzebę zrealizowała. Więc to na pewno najrozmaitsze materiały ze wskazówkami gotowymi, oczywiście z wiarygodnych źródeł, o tym, jak usprawnić szybko za pomocą dosłownie kilku chwytów, kilku rozwiązań swoje wyszukiwania. I to jest w zasięgu absolutnie każdego z nas.
Natomiast zupełnie odrębnym zagadnieniem, któremu dobrze by było poświęcać uwagę, myślę, że każdy użytkownik informacji mógłby to sobie wziąć do serca, no to jest ocena jakości i wiarygodności informacji. Tutaj mamy ogromny konglomerat problemów związanych z pseudoinformacją, dezinformacją, z takimi kolażami, które składają się z cząstek informacji prawdziwych, rzetelnych, pochodzących z wiarygodnych źródeł i informacji, które tylko z pozoru są informacjami prawdziwymi. Więc umiejętności dotyczące sortowania informacji wiarygodnych i niewiarygodnych na pewno są na wagę złota. I jeszcze jedna rzecz, która dotyczy na pewno absolutnie każdego z nas. Zawsze warto, taka jest moja opinia oczywiście, można ze mną polemizować, ale nie sądzę, żebym miała wielu adwersarzy w tym twierdzeniu, że na pewno potrzebne są sprawności, które by nam w każdych okolicznościach pomogły oddzielić fakt od opinii. A my się w tym specjalizujemy, to znaczy na pierwszym roku już mamy zajęcia, które pozwalają taką linię demarkacyjną przeprowadzić i dajemy studentom, a oni nam oczywiście się odwzajemniają, narzędzia, żeby odsiać. Odsiać prawdę, fakt wywodzący się na przykład z empirii i potwierdzony i obserwowalny niekiedy od opinii. Bo te granice się zacierają. No i mogłabym jeszcze mówić bardzo długo, ale ja bym mogła cię bardzo, bardzo długo słuchać, czyli jak zwykle, bo jak już państwo na pewno mieli okazję i wielką przyjemność zaobserwować, Paloma jest fantastycznym dydaktykiem i zawsze z wielką przyjemnością słucham jej występów również na wszelkich konferencjach, bo pięknie mówi. Tylko studenci by mogli na ten temat. No tak, ale wiesz. Na pewno się staram. Ale można cię również czasem pooglądać również w twoich wyczynach naukowych, na konferencjach, no i posłuchać twojego głosu wtedy, kiedy dokonujesz tłumaczeń symultanicznych. Tak. Bardzo pięknie dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję jeszcze ci. Piękniej za fantastyczną rozmowę. To był dla mnie mega czas, jak zwykle. Było wspaniale. Bardzo ci dziękuję i dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za poświęcony czas również. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.